Nikt to nie sam, to utwór, do którego tekst napisała Kateryna Babkina, nasz dzisiejszy gość. Partly. <śmiech> Częściowo. <śmiech> Częściowo. Będziemy rozmawiać e, o dziwo trochę po angielsku. E, ja zadam pytanie po polsku, pani Kateryna rozumie. My niestety w tę drugą stronę, zawsze to powtarzam, e, mamy trochę kłopot, ale dobrze, że mamy tę obacinę współczesną, żeby się porozumieć, a będziemy się uczyć intensywnie pewnie swoich języków e, teraz. Więc jeszcze raz przypominam, Kateryna Babkina i Katarzyna Janusik są z nami. Kasia będzie nam pomagać również właśnie w tłumaczeniu z języka angielskiego na polski. Z ukraińskiego się nie podejmuje, z angielskiego spróbuję pomóc. A jeszcze nie. Pani Kataryno, w powieści Nikt tak nie tańczył jak mój dziadek, czyli tej zwycięskiej, angelusowej, pojawia się takie zdanie, no oczywiście, na ile można dojść do siebie po tym, po czym nigdy do siebie nie dojdziesz. Zdaje się, że jesteśmy dokładnie w takiej sytuacji. Absolutely. Zdecydowanie tak. Precisely this is my state of mind now. I'm no, trying to get myself yourself together. To, to zdanie idealnie odzwierciedla mój stan y, umysłów. W tej chwili staram się pozbierać po tym, po czym tak naprawdę nikt nie jest w stanie do końca się pozbierać. Po Angelusie udzielała Pani wywiadów w Polsce, podkreślając i kult wojny istniejący w krajach NIK dzisiejszego Związku Radzieckiego. Zresztą, jak sobie myślę, to w wielu kinematografiach świata tych dużych nie brakuje kina wojennego, które jest bardzo popularne. Ale też podkreślała Pani, i to z błyskiem w oku, że dojrzewa dojrzało już pokolenie ludzi wolnych od tego kultu, a szerzej cienia wielkiego cara czy sekretarza. To jest to pokolenie, które teraz y, jest kręgosłupem ukraińskiego oporu i bohaterstwa? Uh, yes, exactly. Because uh, like uh, all the generations before were risen up with this feeling of great, how would you say this? Wielka ojczystna wojna. Wielka ojczyźniana wojna. Uh, mm, wielka ojczyźniana wojna. Uh, great war uh, of Soviet Union with uh, enemy. and it was not even clear enough who is the enemy like not only nazis but all the germans they would have the synonyms like the enemy is the german so any stupid or evil or bad person would be called german and this is something that uh, also builds this this context of uh, hating and unaccepting and dividing the world of different parts us and all the other people. And now I cannot even say, like, from one hand, we are them because they want to get Ukraine back to this, like, bloody union. On the other hand, we are other people because they're killing us. But this or uh, that way, uh, would be very good to, to keep aside of this uh, not only the cult of Second World War, but all that the Soviet Union brought with with it, all the all the heritage that they are they had given us. Uh, this is enough. This has to stop. Uh, dokładnie. Uh Te poprzednie pokolenia żyły bardzo mocno w cieniu tego hasła znanego wielkiej wojny odczyźnianej czyli związku radzieckiego który zawsze mierzył się z jakimś wrogiem do końca niezdefiniowanym bo z jednej strony mówimy o nazistach ale także być może o Niemcach i słowo Niemiec było synonimem na każdego złego człowieka i Tutaj rodzi się kontekst podziału, kontekst yy, nienawiści, czyli tego my kontra oni. Yy, I w tej chwili my, Ukraińcy, tak naprawdę nie wiemy, czy my to jesteśmy ci mityczni my, bo skoro pragną nas z powrotem, czy też jesteśmy tymi innymi, bo nas zabijają. Yy, ale chciałam podkreślić, że ten kontekst, to dziedzictwo Związku Radzieckiego, to w końcu musi się skończyć. A na ile tego bohaterstwa wystarczy? It's not gonna end until the is stopped. Nie skończy się to, dopóki Rosjanie y, nie zostaną zatrzymani. Y, jeden z recenzentów książki Sonia y, napisał, że babkina ma język, wyobraźnię i odwagę. Wielu ludziom dziś nie brakuje odwagi z powodu wojny właśnie, niesprawiedliwości, z powodu nienawiści, czy głupoty, ale coraz trudniej z wyobraźnią. No i językiem, którym opisać taki świat, czy takiego wroga, jaki się tak mocno objawił tydzień temu. Uh, yeah, true. And, um, when we are talking about like being brave, every Ukrainian jest brave now in, in his or her own way. Like volunteering, helping, doing logistics, staying with the weapon, or uh, helping in the bomb shelters, or getting other people, parents or children, out of the like the bombing areas, or uh, speaking up about what is going on in the country for foreign medias, for Russian relatives, or whoever else. And uh, I'm lucky enough i can accept of being brave i can also use my language so i can talk to you now uh, tak to prawda. Uh, w tej chwili. Uh gdy myślimy o odwadze, każdy tak naprawdę Ukrainiec jest na swój sposób odważny. Niezależnie od tego, czy ro, co robi, czy jest wolontariuszem, czy pomaga, wniesie pomoc, czy pomaga ludziom w schronach, czy ratuje dzieci, czy rodziców i rodziców, czy też po prostu mówiąc o tym, co się dzieje, informując chociażby zachodnie media. Ja mam to szczęście, że oprócz odwagi mam też język, którym mogę o tym mówić. And the thing you mentioned is imagination. I rzecz, wspomniałeś, jest Mam jak Imagination now helps uh, Ukrainians to, to also speak up about the situation and to unite people. Uh, there is a famous uh, animation artist in Ukraine who recently started the flash mob. Everybody can create a short video of Putin's death and send it to him. So he created the hashtag Putler. And there are already a lot of videos, like short animations, about how uh, Putin dies. Check it out, it's funny and cheers up. A jeśli chodzi o wyobraźnię, to ona także pomaga mówić o obecnej sytuacji. Jeden z ukraińskich twórców animacji stworzył taki flashmob zaprasza do nadsyłania swoich własnych krótkich filmików o różnych wersjach śmiesznych Putinach, yy, czyli już teraz zapraszam, można poszukać i zobaczyć właśnie najróżniejsze fantazje na ten temat i to też jest taka trochę dawka humoru. Mm, ten hartak Putler właściwie został kupiony na całym świecie. Yy, no tak, bo wie pani, jak myślałem od dekady właściwie, o Nagrodzie Angelus, którą dostała pani rok temu we Wrocławiu, to zrzymałem się trochę na te, na reguły tej nagrody, że przyznawana jest tak szeroko, wąsko, czyli pisarzom i za książkę wydaną w Polsce, ale no, limit jest do tej Europy tak zwanej środkowej czy środkowo-wschodniej. I dlatego myślałem i może trochę myślę też dalej, że ta nagroda nie ma takiego przebicia w Polsce, jak powinna mieć. Ale po tym, co się zdarzyło teraz, to wydaje mi się, że ta nagroda jednak słusznie um, pokazuje literaturę Europy Środkowo-Wschodniej, dlatego że um, musimy pamiętać, jest to konieczne do pamięci i to do też dowodzenia takiej też społecznej... No nie wiem, czy winy, ale na pewno um, do prezentacji tych demonów wschodnioeuropejskich, które chyba są wieczne. More or less we all have the same demons now, but uh, Russia has much more. My wszyscy mamy, prześladują nas mniej więcej te same demony, ale moim zdaniem Rosja prześladuje dużo więcej. And I guess this is because We like Ukrainian, Polish people, Czech people, other people from uh, ex-social camp, but, which is pretty much a lot, a big part of Central Eastern Europe, right? We are able to talk about this, to write about this, about our memory, about our guilt, about dark times, not only about the great victory like the Russians does and the heroic meat of Second World War. About different parts of it, which is also uh, uh, like my my book is also partly about that. So, as we speak about that, we uh, cure ourselves and we become healthier and stronger and better. And this is something Russia didn't have. So now we we see how how it ended up. And um, My, te wszędzie tak naprawdę, my Ukraińcy, czy Polacy, czy Czesi, czy wszystkie kraje dawnego bloku sowieckiego, kiedy mówimy o tym dziedzictwie, o tym doświadczeniu, o pamięci, o winie, bo przecież to nie tylko wspomnienie wielkiego zwycięstwa, poprzez pisanie o tym, w jakiś sposób się leczymy. Stajemy się dzięki temu lepsi, stajemy się silniejsi i to jest coś, czego Rosja nigdy nie doświadczyła. No tak, ta dziedziczona trauma, o której też pani pisze, też jest coś takiego jak pojęcie przeklętego miejsca, bo kiedyś pamiętam taką dyskusję w gronie kilku osób, ktoś rzucił pytanie, na które staraliśmy się znaleźć takie codzienne argumenty epikurejskie, hedonistyczne, że trzeba żyć i tak dalej. I trzeba się cieszyć z tego, co jest. A to pytanie brzmiało, czy nasza część Europy to aby nie jest właśnie miejsce przeklęte. It is def definitely a difficult place, but ah, uh, I guess the difficulty is being close to Russia. Somehow, it's a place that produces this this evil events and very hungry place, very. Uh, can't even explain it properly very greedy place very bloody place and obviously it's not about the place but about some some context they cannot break, break, break somehow na pewno jest to miejsce bardzo trudne ze względu na bliskość Rosji która w jakiś taki dziwny sposób Produkuje złe wydarzenia. Jest to miejsce żarłoczne, krwawe i chciwe. To skoro o Rosjach, Rosji i Rosjanach. Anne Applebaum zadała na ostatnio pytanie w takim tekście, co będzie, gdy zobaczą Rosjanie, to co my widzimy w mediach codziennie teraz, gdy się dowiedzą. A pani na Facebooku napisała o nieświadomości tych tak zwanych zwykłych Rosjan. Przecież to trwa już 8 lat. Wojsko w Donbasie. Nie wierzy pani, że nie wiedzą. Uh, I don't believe they don't know. It's like you know the people who were living next to Maidanek or uh, Buchenwald or something else. They told, "Well, yeah, we saw the smoke, but we had no idea what is going on there." And I don't think they are able to have no idea because uh, okay, they don't speak any language except uh, for the Russian, but. Ra plenty of russian-speaking ukrainian bloggers who has like a million subscribers who currently speak about this war for eight years this war is on people are dying at donbass also russians are dying there don't they notice don't they notice crimea had appeared it wasn't a part of russia and now it became a part of russia do they consider this is fair do they consider other things that Russia does are fair, are possible? Do they not check Instagram and do they see what is going now in Kyiv, Tserkva, Sumy, Kharkiv, any other place? So no, I, I really do not believe in an ordinary Russian who just didn't know. And now he's very sorry, it's not possible. Nie wierzę, nie wierzę, że, że nie mają w ogóle świadomości, co się działo w Majdanie czy w Buchenwaldzie, że nagle widzę dym, ale nie interesuje się w ogóle nie wiem, co się dzieje, czy mówią tylko po rosyjsku, ale jest bardzo wielu blogerów ukraińskich, którzy od 8 lat donoszą o tym, co się dzieje, czy w Donbasie i nie tylko, a to jest co z Krymem? Krymu nie było, nie był częścią Rosji i nagle się pojawił, czy oni uważają, że to jest uczciwe, czy to jest normalne, tak samo wiele innych rzeczy nigdy nie sprawdzają Instagrama. Nie wierzę, że nie wiedzą i nie mają pojęcia o tym, co się dzieje w tej chwili w wielu miastach i innych miejscach Ukrainy. Kataryna Babkina jest dzisiaj z nami. Jeszcze jedna piosenka z tekstem pani Kataryny teraz.